Dzień dobry. Nie, właściwie dobry wieczór Państwu Łukasz Winczura. Chciałoby się powiedzieć dzień dobry rano, poniedział czunio, ale spotykamy się wyjątkowo w niedzielę wieczór, w niedzielny wieczór z bardzo prostego powodu. Z powodu naszego artyzacnego gościa, którego w poniedziałek po 8.30 wezwie ojczyzna do tego, aby tworzył dobre prawo. Panie i panowie, mówi o sobie świeżak sejmowy. Ale po tych kilku posiedzeniach Sejmu jest naj, najaktywniejszym posłem ziemi tarnowskiej. Pięć interpelacji, jedno zapytanie, któremu nadano bieg w sprawie Tarnowa, tam była kwestia polic. Eee, no, co się będę rozwodził? Pan Piotr Górnikiewicz. Dzień dobry, witam. Dzień bardzo dobry serdecznie. Panie pośle. Dzień dobry. Podoba się panu no, no, nowa, nowa praca? Służba, służba bo wy to mówicie służba. Służba dla kraju dla tak. ojczyzny. No, podoba mi się, no, to jest jakby nowe wyzwanie. To jest, myślę, że to jest coś nowego. Myślę, że nie jeden samorządowiec czy nie jeden lokalny polityk marzył o tym, żeby zostać. No, jeden samorządowiec marzył, ale nie został. Który? Roman Ciepiela Tarnowa. A, tak, no pan Roman Ciepiela nie został, ale podobno ma jeszcze szansę gdzieś tam wyżej sobie. Iść, Gdyby nawet pani Rysula została wojewodą, na przykład, albo pan Bardzała, albo wice, no to wtedy skakuje z automatu. No to Życzymy tego panu prezydentowi, no czemu nie? Tarnowowi czy panu prezydentowi? Myślę, że panu prezydentowi. Może Tarnowowi też. Może w końcu uda się coś zrealizować z tego programu pana prezydenta sprzed kilku lat. Czy, czy, czy z tej... Rozsądny człowiek miał hasło. No cóż tu komentować. Ale no. dobrze, no, no pan prezydent jest rozsądny. No. Nie można powiedzieć... No, a że... czy można powiedzieć, mu... że jest nierozsądny? Nie można mu, mu tego rozsądku jakoś odmówić. No, no właśnie. Ma Dobra. trochę wad, natomiast rozsądnym jest człowiek. Generalnie jest okej. Okay. Y Okulary, pan tak położył, żeby reklamować? Ja Myślę, że coś będziemy czytać. Projekty ustaw? Na przykład. Albo Dużo Napiszemy interpelację? Jeszcze raz? Napiszemy interpelację. Możemy napisać. Co pan sobie życzy, bardzo? Jestem do dyspozycji. Yy, Powiedz, życzenia? Te życzenia już się spełniają powoli. Tak powoli. Yy, dobrze. Jakoś dziwnie pana usadzili na tej sali sejmowej, bo tak jak patrzę na tą geografię, jeżeli się pan musi do wyjścia przepychać albo do mównicy. Będzie się pan musiał. Tak, w środku jest, tak pana posadzili. Jest tam trochę ciasno, jestem dość, dość dość dużej postury, no ale myślę, że dajemy radę spokojnie. No. Także to nie będzie największym problemem i wyzwaniem tego Sejmu, żeby do mównicy się dostać. No ale to y, chłop powinien być y, robotny, a poseł mowny. Tak się mawiano kiedyś. Ja myślę, że bardziej bardziej od tej mowy ważniejsza jest skuteczność, no, ta skuteczność głównie w regionie, więc te działania dotyczące regionu zostały już, zostały już podejmowane. Teraz Dobra, mamy dwa, po... jeżeli chodzi o pańską aktywność, mamy yy, interpelację w kwestii trzeciego zjazdu do pana ministra infrastruktury, tylko nie wiem, który minister, do którego pan wysłał, jeszcze do pana to jeszcze Adamczyka? To jest jeszcze do starego, ale żeby ten temat rozwinąć, musimy też powiedzieć, że, że jesteśmy po rozmowie z panem, z panem Kośniakiem Kameszem, z przyszłym panem premierem na ten temat i też to ministerstwo infrastruktury będzie podległe pod właśnie pod PSL, najprawdopodobniej już od wtorku i ta rozmowa będzie już pewnie już w następnym etapie. A kto ma być ministrem? No nie pamiętam, bo tam ta, ta giełda nazwisk była. Dopiero wczoraj pojawiły się jakieś, jakieś te właściwe chyba nazwiska, ale, ale faktycznie będzie to pod jurysdykcją PSL-u, więc myślę, że tutaj ten dostęp do ministra infrastruktury. Do pieniędzy, panie pośle. Do ministra infrastruktury na początek. Tutaj najważniejszą rzeczą na dzień dzisiejszy jest to, aby, aby ten trzeci paz autostradowy, który w tej chwili jest planowany do 20 października w Ministerstwie Infrastruktury, jakby no. Przebiegał co najmniej do ulicy Niedomickiej, żeby myśleć o tym, żeby mm -hmm. ten zjazd był realizowany, a być może przez, przez całą tą tarnowską obwodnicę autostradową. kadencji wystarczy, żeby to zrobić? Nie, Nie wiem. Nie mówię o decyzjach środowiskowych, tylko już mówię o tym, żeby to zrobić, żeby to było. Nie wiem, natomiast musimy krok po kroku jakby wszystkie te, te warunki spełniać i, i myślę, że pod koniec kadencji będziemy mieli tą wiedzę już, 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 już bardziej, bardziej szeroko na ten temat. Mm -hmm. Ale mam nadzieję, że się uda. A pańskie zapytanie w kwestii polic? No, to dotyczy całe, całej grupy azoty, tak? no tutaj dość, dość duże zainteresowanie. Ja zresztą będę o to pytał też już nowego ministra aktywów państwowych, jak skutecznie też jakby odbudować tą pozycję azotów. No wiem, jaka dzisiaj jest sytuacja, wiemy, jakie są straty. Yy, nie mamy jeszcze chyba badania z tego, z tego ostatniego kwartu. Trzeciego, no. No, ale trzeciego i czwartego, czwartego no, no. Ale, ale, yy, ale no, myślę, że ta sytuacja no, musi być w jakiś sposób przez, przez ministra aktywów państwowych na samym początku, jakby rozstrzygnięta, brana pod uwagę, no to grupę azoty trzeba ratować. Ratować czy wzmocnić? No, wzmocnić przez ratowanie, no bo dziś, jeśli, jeśli mamy takie straty, no to, to coś w tej spółce nie dzieje się dobre. Ceny gazu będą ja na Ukrainie i wcześniej pandemia, takie no, jest tłumaczenie. Wszystkie te, tak jest przekaz. Wszystkie te elementy być może w jakiś sposób ważyły, natomiast dzisiaj już nie mówimy o tym, co było, tylko o tym, co, co powinno się wydarzyć, aby, aby jednak ta pozycja grupy Azoty, no, no bądź, bądź strategicznego przedsiębiorstwa dla wielu dziedzin naszego życia, no nie tylko dla Tarnowa, prawda, no, ale mhm. dla, dla rolnictwa. Dla, dla cen żywności, no, no była, była tutaj usystematyzowana. To dobra, no to czas na kolejną interpelację tarnowską. Bo koszula bliższa ciało. Ja rozumiem, że Pana yy, pan śni, czy pan, Pana trapią problemy województwa świętokrzyskiego, czy obwodnicy Starachowic. Wszystko pięknie, ładnie, bo jest Pan przedstawicielem narodu, ale jednak tak Tarnów może, nie? Tak, no, to, ja, ja, no, myślę, że to będziemy, będziemy już po, po tym rozdaniu ministerialnym też, też ten, przy tym łatwym dostępie do, do ministerstw. No przypomnę, że pani Paulina heinink będzie ministrem klimatu, więc myślę, że ten temat spalarni, temat tego, tej ekologii, być może odnawialnych źródeł energii, no będziemy, będziemy jakby. Tak, wiatraki, żeście zrobili. Ale się wiatrak już byśmy nie zrobili. Dobra, dobra. Wiatrakimy nie zrobili, ale myślę, że, 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 jakby, że jakby ja też już pani Paulinie, pani, pani minister zasugerowałem, że, 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 że ta jedna z pierwszych wizyt to będzie właśnie u niej, będziemy rozmawiali o tym, co dla Tarnowa możemy zrobić, co możemy zrobić dla regionu no w tej konkretnej przestrzeni. No bardzo ważnej, bardzo istotnej, w tej której też sporo chyba pieniędzy będzie, będzie na to, aby, 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 aby te aktywności jakby rozwijać. Mhm. Euh... Jest jeszcze ulica Tuchowska, też ostatnio zwrócono mi uwagę. No ale dobra, to, to jest w gestii ministra, czy w gestii miasta ulica Tuchowska? Myślę, że to, to... Chociaż nie, pan prezydent mówił, tak, tak, dobrze. Pisał do pana Adamczyka kilka razy o Tuchowską mm. i o to przebicie tutaj chyba nawet od warsztatowej. Tak, to jest ten taki nowy przebieg drogi, kiedyś tym dość mocno zajmował się poseł Wojtkiewicz. Myślę, że też jakieś spotkanie z nim powinienem odbyć po to, żeby mm -hmm. ten temat ten temat odgrzebać, bo wiem, że on tam w tych rozmowach był dość mocno zaangażowany. Ma dużo czasu, bo już sobie maluje obraz, z emerytem. Tak, ale myślę, że, że też mamy kontakt jakiś i myślę, że to spotkanie też w niedalekiej przyszłości musi się odbyć. Mm -hmm. yy, tak mnie trochę zaskoczyło. Po co w Sejmie Komisja do Spraw Państwa Świeckiego przecież w konstytucji istnieje rozdział kościoła od państwa? Znaczy, to no nie są komisje, to są zespoły. Tak? Zespoły, zespół parlamentarny. No, myślę, że warto o tym rozmawiać. No, ja nie jestem przeciwnikiem absolutnie Kościoła. i uważam, że Kościół powinien mieć swoje miejsce w, w, w naszym kraju. Natomiast no, warto rozmawiać o tym, w jaki sposób yy, Kościół funkcjonuje na terenie państwa, o religiach w szkole, o różnych innych rzeczach, o tej ekspansji Kościoła na nasze Aha, życie. Bo pan nie powiedział, tak mi to pomóż Bóg, jako jedyny z posłów ziemi Tak. Tak. Potwierdzam. Zresztą Pan to mówił przed zaprzysiężeniem jeszcze. Tak, tak. No akurat... Ja my, nie chce Pan a, Pana Boga mieszać do polityki, tak? Absolutnie mi Kościół nie przeszkadza, ja bardzo szanuję jakby wszystkich tych, którzy w to wie, wierzą, w, w wszystkie te prawdy, wiary, które, które Kościół jakby tam narzuca. Natomiast, natomiast no niekoniecznie... Nie narzuca, tylko... Proponuje, przepraszam. Proponuję. Proponuję, przepraszam. E, natomiast, natomiast ja akurat jestem trochę za, za świeckim jednak państwem. Okej. Okay. Uważa Pan, że jest w naszym kraju za duża symbioza ołtarza i tronu? za dużo, za, dużo kościół, za duży wpływ kościoła jest dzisiaj na państwo, tak? No, wiemy o tym, że, że kościół też stara się. No, no, w kampanii Kościół już nie robił. Ja, chyba trochę tam gdzieś. No, może na mniejszą skalę. Na dużo. Natomiast no, no, lekcje religii, no ja akurat mam dzieci w, w tym wieku, w którym jakby mogłem to też obserwować w ostatnich latach i też uważam, że, że lekcje religii no, powinny być w salach katechetycznych, po prostu tak jak było dawniej, pan też chodził przecież no tak. do kościoła, ja też chodziłem na religię do, do, przy, przy, przy kościelnych sal, więc myślę, że można by było wrócić do tego tematu. Mhm. Dla dobra wszystkich. To dobra. I kościoła też zresztą, bo myślę, że, że takie narzucanie jakby jakby religii w szkole, no też jakby, jakby dla kościoła no nie jest jakimś, jakimś takim pozytywnym wyzwaniem. Mhm. Yy, wracając na wiejsko do twardych ław. Same show. Rekordy na YouTubie oglądalności. To zasługa pana Hołowni, czy tylko, że kadencja jest tak, no powiedzmy, wesoła aż tak? Że... No nie, że prze, przepychankowa. Myślę, że marszałek Hołownia się sprawdza w roli. W roli pan marszałek marszałka. Hołownia się robi kampanię prezydencką. Czy pan dobrze o tym wie. Każdy jakąś kampanię zawsze robi. No pan, pan też już zaczął? Kampania zaczyna się dzień po wyborach, więc myślę, że, że wszyscy zaczęli. Teraz mamy wybory samorządowe, więc, więc to jakby jest teraz chyba najważniejsze dla wszystkich ugrupowań. Natomiast wracając do tematu, to marszałek Szymon Hołownia, no myślę, że sprawdza się na razie na tym stanowisku bardzo dobrze. Wiadomo, że te przepychanki. My jesteśmy w takim w dość dobrym miejscu, stanowimy taki bufor bezpieczeństwa. Siedzimy na samym środku. Trzecia no, droga. A, cała... żeby się nie biła platforma z pisem. To no, tak? już nie, nie, kilka dni temu prawie doszło do bójki. Doszło. Tak. Do takiego pojedynku. Platforma MMA. zaczęła, przepraszam bardzo. No ale było trzech na jednego, trzeba powiedzieć. No, no nie, 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 nie. nie a, czy... Platforma. No, no co? A co przeszkadzało zdjęcie pana Tuska z panem Putinem? No, w zasadzie to nic, ale wtedy no, był y, oczek na jednego. No. Dobrze, a pan poseł Nitras w tamtej kadencji popchnął pana krajeckiego tak, że mało się nie wywróci Naszego pana krajskiego? No. No to tego nie zakodowałem. To bardzo nieładne zachowanie. Pokażę po panu na YouTubie. Bardzo nieładne zachowanie, ale... ale już, pan Nitras już... będzie minister sportu. Też będziemy do niego pukać różne rzeczy. O stadion zapuka pan do pana Nitrasa? Tak, zapukam o stadion, zapu... Zapu... zapukam na pewno różne... E, inne rzeczy ważne dla Tarnowa. E, natomiast wracając do, do tematu, no, no, stanowimy ten bufor, bufor bezpieczeństwa. No, nie jesteśmy nastawieni na walkę e, ani z jednymi, ani z drugimi, tylko chcemy te, jakby, te merytoryczne pomysły, to wszystko co mamy w głowach. E, klub jest e, fajnie zarządzany przez, e, przez pana przewodniczącego Słuchonia. Jest dużo energii. No, mam nadzieję, że, 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 że ta energia przez te cztery lata będzie, będzie też e, widoczna. No ale już tak jak pan wspomniał. Patrzymy na wybory samorządowe. Widzicie, jako żółto-zieloni, czy żółci pójdą osobno, a zieloni pójdą osobno? Nie ma jeszcze decyzji takiej ostatecznej, natomiast, natomiast wiadomo, że tutaj no myślę cały czas o Tarnowie. Tak? No, pan prezydent Roman Ciepiela ogłosił, że nie będzie startował. No, dzisiaj mamy niedzielę, zobaczymy, co będzie w poniedziałek. Nie, no myślę, że już drugi raz pan prezydent się nie dał prosić tym wszystkim mieszkańcom, którzy go wtedy prosili. Na Wałowej? Prosili, bo tak. nie odśnieżono do końca. Na wałowej. natomiast już poważnie też mówiąc to, no to też trochę ta scena polityczna Tarnowska się przemeblowała, bo wiadomo, że pan prezydent byłby groźnym konkurentem dla wszystkich. Pojawia się ta giełda nazwisk. No to liczmy. Odlewa. Słyszałem, o... pewnie pan też. Pani Małgorzata Mękal, słyszał pan? Czemu od lewa? Właściwie... No bo bardziej kojarzy z lewicą. No tak od środka, no bo chyba będzie kandydatem Platformy, tak? No pan bardzo ją wistuje. Uh -huh. No to już bardzo dobra kandydatura. Mieliśmy okazję z Małgorzatą pracować yy, w poprzedniej kadencji. No, krótko wprawdzie, bo wtedy pan Marek Ciesielczyk pamiętamy. Tak, było tak, że tam się pomylił Doprowadził powtórnych wyborów. Tak. Natomiast znam też, też, też prywatnie Małgorzatę i uważam, że, że się takie wyzwanie podejmie, bo jeszcze też nie ma oficjalnego komunikatu. Nie ma. To... No, nikt się oficjalnie nie ogłosił. Nie, pan Kuba właśnie się ogłosił. Kuba, Kuba się ogłosił. Myślę, że to jest, to jest pierwsze, pierwsze ogłoszenie faktycznie kandydatów Widział pan te billboardy? Większe niż pańskie w wyborach. Widziałem, same robiłem. Sam robiłem, natomiast nie, nie wiem, dlaczego pan ostatnio doszło mnie słuchy z panem Piszkiem, się śmiał z tych billboardów. Możemy no. tutaj podjąć polemikę. Ale których pana, czy nie, nie, pana, no, Jakuba? pana Jakuba? Pana Jakuba, że są za ciemne. No, no tak, no taki żałoby kolor. No, ale to Święta jest... idą panie. Ja wiem, że czarne przyciągał z roli czarne wyszczupla. Nie, myślę że, estety... myślę, że są estetyczne. No są te... estetyczne, no bo pańska firma robi estetyczne rzeczy. Dziękuję bardzo. No już nie moja firma. Ale już tak. nie niestety, moja, no tak. tak. Niestety musiałem, musiałem po 30 latach zaprzestać działalności. Mógł pan ale zawiesić. F... Ale faktycznie ta kampania się zaczęła i myślę, że. No nie, mamy panią mękę, ale pana Kwaśnego, tak? Pana Rodaka. Pana Rodaka. Mógł no no pan w styczniu odpalić. Tak, nie wiemy, kto będzie kandydatem PiSu. Ja Mówi że... się o panu Kiwiorze. Pani Augustynowa podobno lobbuje za tą kandydaturą? Dobra, też kandydatura, tylko ja mam pewne wątpliwości, czy Tarnów jest gotowy mieszkańcy Tarnowa na poparcie kogoś, kto nie jest jednak z Tarnowa. No bo to, że pan Kiwior mieszka w Tarnowie chyba. Nie wiem, nie wiem. No to, to może być za mało, no jednak. To, to jest ze skrzyżowym. Całe to swoje Dalej, życie... Ale kiedy wie pan? Pamięta pan jeszcze, zanim pan był posłem, mówiono o panu banku, który mieszka w Tarnowie, mhm. a jest wójtem Wietrzychowic. Mhm. Może się, mo, mo, może, może, jakby, może jakby pan Marcin też ma szansę na to, żeby zostać prezydentem. Mm -hmm. no wszystkim życzymy Wszyscy, dla, no wszystkim, dla, no to nie, dla teraz, naszego miasta dobrze. No. No to tak, to jest prawda. No czy znaczy, jest w najlepszym okresie rozwoju. Tak i dużo w nim do zrobienia jeszcze. No to dobrze. Yy, no i mamy w jeszcze... pisze mówią o pani pieczarce. Jeszcze chyba tam decyzje nie zapadły, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że, że PiS dołoży wszelkich starań, aby teraz w tych samorządach jakby mieć no, no lepsze wyniki, tak? No, bo, no. Bo Sejmigi miasta, nie? Przegrali, przegrali wybory parlamentarne. Wygrali, ale przegrali. Wygrali, ale tak. przegrali, natomiast, natomiast, natomiast na pewno ta strategia będzie nastawiona na to, żeby te samorządy wzmacniać. No, musimy też pamiętać o tym, że do samorządu... się decentralizować państwo? Nie. Myślimy, ale, ale reformy jeszcze... 100, 100, jak to było? 100 deklaracji na 100 dni? Ale to 100 ściem, proszę ja, pana. ja. Ja, ja, jak ja, ja, ja przypominam, pana, że jak nie, jak jestem, ja... Ja nie jestem członkiem koalicji obywatelskiej, tylko jestem członkiem polskiego 150. Jest pan członkiem koalicji, która tworzy rząd. No tak, ale. I się która... Pan podpisał jakoś tam duchowo po tym, co obiecywał pan tu w kampanii. A teraz tak pięknie się rakiem wycofuje. Spitów się wycofuje. Jeszcze z czegoś tam się wycofa. Nie, myślę, że to nie jest. Jest, jest jakby. Ja panu przypomnę, że do 12 grudnia no, rządy na razie ma prawo i sprawiedliwość. tak no Do jutra. Do jutra. Do, jutra, no, no. do wieczora. Wiesz, że, także myślę, że te wszystkie, te wszystkie pomysły mogą być zrealizowane w momencie, w którym, w którym i te ministerstwa są, y, są przypisane tym odpowiednim osobom, które które, które A będą... to rozumiem, że po 12 po prostu. Nie, no ja Odpali nie wiem, co, się rakietę. Ja nie wiem co będzie po 12, bo, bo też jakby też tak blisko nie jesteśmy tych wszystkich. Po 12 spraw. będzie 13. Będzie 13, 14, później już. Święta. I Natomiast y, na pewno te obietnice będą realizowane i, i z tego, co wiem, to, to w pierwszej kolejności będą podwyżki dla nauczycieli, z tego, co się mówi w Sejmie. Tak. No i później po kolei, po kolei. No też, też trzeba pamiętać, że... A młodzi będą płacili PIT? Ale, nie, nie, trzeba pamiętać, że też, też no, trzeba zrobić audyt tego budżetu. No, wiemy, że wiele no. spraw jest zapisanych w budżecie, o, ale wiele będzie, też... Czyli będzie remanent budżetu. No, myślę, że trzeba go przeglądać, tak? No bo wiele tych... No nie to no, będzie się na nim głosowali. No tak, ale później no jakby można poprawki też wnosić. No, no oczywiście. No, trzeba, wiedzieć, trzeba wiedzieć też w jakim kierunku iść i na ile, na ile tych pieniędzy wystarcza. Jakie są potrzeby, to już wiemy, bo, bo tak naprawdę w czasie kampanii wyborczej poznaliśmy potrzeby Polek i Polaków, więc myślę, że, że spokojnie. A jakie pan poprawki wniesie do budżetu? Nie wiem. Na pewno ta dotycząca spraw, spraw ważnych, tak, dla, dla mieszkańców. Być może być może. Yy, być może sprawy dotyczące właśnie infrastruktury, która, która, która może dotyczyć Tarnowa, no, jest wiele takich spraw. A kiedy się Pan przeniesie z którejś komisji do Komisji Sportu? Albo sobie Pan dobierze jako trzecią? No myślę, że niedługo już rozmawiałem z Panem Przewodniczącym Mirkiem Suchoń, złożyłem takie akcje, żeby, żeby ta trzecia komisja akurat to była Komisja Czyli Pan trzech sposób... będzie? Myślę, Czyli zostaje tak. Pan w Narodowej Spraw Wewnętrznych? W administracji w i obrony, i to, tak, tak, tak. Tak, tak. W obronie na pewno. Okej. Okay. Dla mechanicznych? Myślę, że dla... A to byłoby ładne przepięcie. Taki most byłby. Pan premier Kosiniak, minister obrony, pan jako poseł komisji obrony, no i mechaniczne Ale Komisja, kontrakciki, komisja, kontrakciki nie komisja obrony jest bardzo ciekawą komisją, no bo tak naprawdę też, też wiele środków musimy przeznaczyć. Zresztą tak, tak też mówiliśmy podczas naszej kampanii wyborczej, mówił o tym Władysław Kosiniak, tam Kamysz, że jednak, że jednak to będzie taki resort, yy, który będzie ważny, który będzie, będzie istotny dla A jeżeli pan Tusk będzie chciał ściągnąć jakieś pieniądze, bo będzie się budżet nie spinał, mm -hmm. no to jak popatrzy, jakie mają być wydatki na obronę, które zawistował mm -hmm. pan minister jeszcze obecny Błaszczak, mm -hmm. to się ściągnie z obron i będzie, pójdzie przekaz, że pan Kosiniak rozbraja armię. No chyba teraz się nie ściągnie, no bo pamiętajmy, że, 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 że ta wojna, ta wojna w Ukrainie yy, trwa, no, może o niej już trochę nam już poprzedniała, bo tak naprawdę już nie żyjemy tym aż tak hmm. bardzo, natomiast to zagrożenie jest bardzo duże i myślę, że wszyscy politycy od prawa do lewa zdają sobie z tego sprawę, więc myślę, że przynajmniej mam taką nadzieję, że żadnych cięć yy, w obronie nie będzie. To gdzie pan zaście te oszczędności i pieniądze? W A, bez problemu pana ministra w skarbów. W telewizji publicznej na przykład. No. Dużo tam jest chyba pieniędzy takich, które, które... Myślę, że myślę że te pieniądze są, no, no, te ostatnie wydarzenia, ostatnich dwóch tygodni, czy trzech tygodni pokazują, że te pieniądze Prawo i Sprawiedliwość znajduje, tworząc jakieś fundacje. No, w jakimś mieście powstała fundacja, w której pan minister Gliński dał 180 milionów w tej chwili. Miasto tam dołożyło 20 mhm. na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. E, więc, więc gdzieś te pieniądze są, no, no, no dopóki jakby... PiS znalazł pieniądze, bo uszczelnił VAT. Mafię watoską posadził. To, to było akurat chyba dobre, tak. No raczej to... na pewno dobre, złodziej spółku. Więc myślę, myślę, że myślę, że, 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 że te działania rządu będą na tyle skuteczne, że te oszczędności będziemy musieli gdzieś gdzieś znaleźć. Natomiast no te obietnice też spełniać, bo, bo tak naprawdę zostajemy rozliczeni po czterech latach naszej działalności. Czy wszystko się udało po czterech. Mogą hmm. być wcześniejsze. Mogą być, ale myślę, że do nich nie dojdzie raczej. Natomiast natomiast będziemy, będziemy rozliczani, więc, więc tych obietnic. Ja chcę być skutecznym yy, posłem, głównie tutaj w terenie i to, co też obiecałem, yy, zrealizować. Czy się uda wszystko, nie wiem, ale będę się starał, żeby wszystko się. Biuro już pan otworzył na szerokie 10? Jeszcze nie otworzyłem, będzie to biuro. na stronie Sejmowej jest. No tak, jest adres podany, natomiast w tej chwili trwa remont. Trwają tam jeszcze. Tam to to jest po Fabryce Przyszłości Pana Głąba, naprzeciwko Zarządu Cmentarzy, dokładnie. Na Czyli na, początku, rogu, na rogu, na rogu jest jak odbijamy z, z Bernardyńskiej, tak? Tak, na rogu jest Małopolska Wyższa Szkoła tak, Ekonomiczna. Tak. I to jest następne lokale. I tam ma być takie biuro, nie takie biuro jak zwykłe biuro, że siedzi pani sekretarka i tylko stempluje i, ten, i umawia spotkania. Tak, tam jest pomysł. Na... Jak pan to widzi, właśnie? Tam jest taki pomysł na międzypokoleniowe centra edukacyjne. Chciałbym, żeby trochę młodzieży wykluczonej, edukacyjnie, edukacyjnie, musimy pamiętać, że, że jest ich chyba sporo. Tam miało taką przestrzeń popołudniami na to, żeby, żeby zajęcia takie dodatkowe mm, odbywać. Będziemy nawiązywali współpracę ze studentami Akademii Tarnowskiej, będziemy nawiązywali pracę z emerytowanymi y, nauczycielami, którzy jeszcze tą aktywność chcą gdzieś wykazać, chcą pomóc. Więc mamy taki plan, żeby to, to biuro było otwarte też dla ludzi, y, między innymi w, w, tej, w tej formule edukacyjnej. To Cię tam mał y... to postawić, Panie? No to dzieci nie, nie będą przyjeżdżać autem na zajęcia. No rodzice odwiozą. No albo przyjdą dzieci, no to też nie będziemy szukać dzieci z odległych tam zakątków Tarnowat, tylko mm. raczej jakby tutaj gdzieś gdzieś centrum. Dobra, przystanek autobusowy jest niedaleko. No myślę, że to nie, nie, jest, nie jest aż taką wielką przeszkodą. Natomiast na pewno aktywność w tym biurze też będzie Młodzieżowej Rady Miasta, też taka propozycja, propozycja z mojej strony padła, żeby to przynajmniej jeden dzień było, było dla Młodzieżowej Rady Miasta, miejsce sportowe, miejsce jakiejś aktywności. Też... Takie na wychodźstwie, bo oni mają Pałac Młodzieży, teoretycznie. No tak, ale to myślę, Obradują że Obradują lustrzance. Myślę, że też współpraca z Młodzieżą Radą Miasta no, powinna przyszłemu, przyszłemu, już obecnemu posłowi, ale w przyszłości, w przyszłości jakoś też. A dajś... jak, jak posłowi? Czy prezydentowi? Posłowi. posłowi. Prezydentowi powiedział? Nie, posłowie posłowi posłowi. powiedziałem. Powinna dziwić mi korzyści. Zapromowałem też dwóm osobom e, wybranym przez. przez, przez, przez e, młodzieżową radę miasta, legitymację. No właśnie, jedna z pańskich asystentek społecznych ma nazwisko takie jak pan? To ja, Tak, to, to jest moja córka. Córkę pan wziął tak, na asystenta? No, dlaczego a, nie? Nie, a nie wiem, czy można? To jest funkcja społeczna. To jest funkcja społeczna, ale nie pytał pan w biurze obsługi posłów? W Bokie. Nie, było, nie było żadnych problemów. Właśnie, co? pani Malwina. Tak, Malwina. No. Natomiast teraz, teraz zaproponowałem dwóm trzem osobom z Młodzieżowej Rady Miasta, żeby też zostali asystentami społecznymi. My no, też będziemy te, te, to grono asystentów społecznych też. Yy, po Mają wiek. wejść do Sejmu bez kolejki, przynajmniej. No, chyba nie aż tak. Nie muszą przez biuro przepustek. Tak, no. ale tego nie wiedziałem. Natomiast moja córka też działa w Młodzieżowej Radzie Miasta i też trochę pomagała mi w kampanii, więc uważałem, że też, też, też... No zapytałem ją oczywiście, czy chce, więc, więc myślę, że też... Do też CV sobie wpisze, asystent posła sobie, na ja sam Interesuje tak. polityka, też... Pójdzie też, w pańskie ślady? Myślę, mam nadzieję, że nie. <laughs> <laughs> mam nadzieję, że nie, ale, ale tak poważnie bo A to, to Czurusia tatusia? Przepraszam? tatusia? No ja wszystkie swoje dzieci kocham, tak? No ja wiem. To no. tak, że, no. tak, że, no tak, że, że... Czurusia będzie mamusi, nie? Także wracając jeszcze do tego biura, to to, 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 to biuro chciałbym, żeby spełniało takie taką formułę otwartego biura. Nie chciałem biura, tak jak większość posłów na, na, pierwszym, na pierwszym piętrze po schodach. Myślę, że też i... Pa, o, albo pan teraz się wyzłośliwa na pani Augustyn, albo nie, na wszyscy, pisie, nie, albo nie, na, na PZL-u. No, ale nie ma, nie ma, nie ma biura Zaraz. na poziomie zero nikt. Ja już nie mówię o niepełnosprawnych. U mnie są faktycznie te trzy schodki, ale będziemy próbowali tam jakiś podjazd zorganizować. Na pewno łatwiej będzie komuś na przykład na wózku przyjechać i, i, i porozmawiać z posłem, uh -huh. niż, niż, niż wychodzić czy, czy taszy ten wózek na pierwsze piętro. Uh -huh, uh -huh. Dobrze, do sejmiku. Jak, kto będzie liderem listy? Nie wiem, te rozmowy będą trwałe. Sejmik będziemy ustalali w ramach trzeciej drogi z psl -em. Ale to będzie jako taki, coś rodzaju paktu synackiego, że wszyscy kontrapis? Nie wiem, nie, nie, nie znam formuły te spotkania. Nie, miały... bo się pokłócicie po, się o jedynki. o jedynki. Ja my się nie kłócimy o jedynki. My się nie, kłócimy. nie, wy to oczywiście merytoryczny spór, dobra, dobra, dobra. Dla Polski. Nie nie odbyło się jeszcze to, to spotkanie. No teraz, teraz pewnie dopóki nie zostanie utworzone... to został. To... Ale długo. Ale długo. No, jeszcze ostatnia. kilka dni, no, ale myślę, że zaraz po, po zaprzysiężeniu nowego rządu będzie, będzie trzeba wrócić do tych, do tych rozmów na temat właśnie sejmików, na temat tego, co w Tarnowie, na temat tego, jak, jakie poparcie mogą poszczególni kandydaci uzyskać. No, ja postawiłem na, na pana Jakuba Kwaśnego, jak pan wie. Ale i co myślę, że... na prezydenta Tarnowa. Na prezydenta Tarnowa. Natomiast no, też rozmawiamy o tym, jak budować, jak budować listy do Rady. W jakiej formule, czy to formule. A to jako nasze miasto idziecie? Czy już pójdziecie jako na przykład. 20-50. też będziemy rozmawiali o tym, o tym na klubie, który, który pewnie się odbędzie w poniedziałek czy we wtorek i też musimy już zacząć rozmawiać o tym, w jakiej formule możemy iść i na co sobie możemy pozwolić w poszczególnych miastach. Uh -huh. Ja uważam, że na tej liście naszego miasta, Tarnów powinni się znaleźć ludzie z różnych środowisk. Zresztą tak było do tej pory, tak naprawdę od prawa do lewa. Ale ciasto się robi. W lustrzanej w takim znaczeniu. Znaczy nie więcej przestrzeni będzie dla radnych. Dwóch 23. radnych odpada, dwoje radnych. No. I jeden prezydent. I jeden wice. No. I jeden jeden wiceprezydent, tak przepraszam. Zastępca, e... nie, bo teraz nie mam wice. Zastępca, Zastępca prezydenta. E... No tak, ale będzie, fajnie, będzie nie, w tej Tarnu chwili, okresie rozwoju. w tej chwili 23 radnych. Natomiast no, my musimy jako, jako ta organizacja, z której ja się wywodzę, na pewno na pewno. Poli... Na pewno chcieć zdobyć jak najwięcej mandatu, no bo na tym to polega. Myślę, że konkurencja też się tworzy, konkurencja też, yy, też. słyszałem, że robi megalisty, że się zbroją, jak nie wiem. No, musimy też, Parę nazwisk, wróci do gry. No tak, no pan Garca, pan, łam, no, pan, no, pan, gazet, pan Bagacz, pan no, Bagacz. No, chociaż no, nie, tak, wiem, no. że pan Bagacz. Chociaż nie, mówią, że pan Gawron będzie liderem do Sybi. No, no ale, na pewno te. Chyba powody... że pan Czesak, bo właśnie też o panu Czesaku mówił. Żeby mógł nie, wrócić. tak, panu, panu mówię. Panu się no. chce, tak? Nie wiem, może, no nie wiem, może czuję wolę Bożą. Nie, ale więcej mówię o panu Gawronie. Okay. Na, pewno, na, pewno, na pewno te nazwiska jakieś pojawią się. Albo właśnie pan pagacz, nie? Na pewno te nazwiska jakieś pojawią się. I tak jak wspominaliśmy, jak wspominaliśmy już podczas tej rozmowy, na pewno PiS będzie chciał jakby powiększać tą sferę wpływu w samorządach. Więc, więc, no bo to tak. są prawdziwe pieniądze. No, Mieli pan pieniądze unijne? No, Prawdziwe pieniądze, no, ale też jakby jedno stracili, no, więc automatycznie będą chcieli zyskać jakby w innych obszarach. No, więc Myślę, że to jest, to jest naturalne i taka będzie pewnie koncepcja, koncepcja prawa i sprawiedliwości. Takie pytanie za, za 100 punktów. Było 100 głosowań, mhm. a pan głosował w 99, w jednym nie. Jak, jak, jak to możliwe, jak jest blok? Akurat tak się zdarzyło, że, że miałem trochę inne zajęcie w tym czasie i, i nie zagłosowałem. Ale to i, tak jest, to i tak jest dobra statystyka chyba. No bardzo dobra. Nie, W ogóle statystyka pan na razie bryluje. No, Jeszcze pan jest tak. najbogatszym posłem jak się w Ziemi Tarnowskiej. Robi w wrażenie, że pańskie zostaje małe. Pan to sprawdza, te, pan to sprawdza te oświadczenia. A Panie, że to, to moja robota, nie? Tak. Po to je składacie, żeby ktoś na nie patrzył? Ja nie zaglądam nikomu do kieszeni, zarobiłem wszystkie swoje pieniądze uczciwie, każdą jedną złotówkę. Absolutnie no Daj Boże, tak dalej. 30 lat prowadzę działalność, różne te działalności też były jedną, jedną, tą jakby główną, ale też różne działalności, też obszary życia. Nie wyceniam swojego majątku na nie wiadomo ile, ale jak No wycenił tam, pan, bo pan musiał. Musiałem, ale, 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 ale mówię, to są uczciwie zarobione pieniądze, absolutnie. Nikt tego padu nie zarzuca, że nie uczciwie. Dobrze, panie pośle, bo trzeba się będzie zbierać, pakować walizkę i radować samolot. Już walizka jest prawie spakowana, bo to jest jeden z A lata pan do Warszawy czy pan jeździ? To połączenie akurat lotnicze jest chyba najbardziej, najbardziej dla mnie przyjazne, natomiast też... też A z jasienki pan lata, czy z walizki? Teraz akurat leciałem z jasienki. Jechałem też pociągiem, no ale to też jakby chodzi o to, żeby ta logistyka była jak najbardziej, jak najbardziej jakby przyjazna, tak? I to, ten, ten, ten samolot wydaje się się dość przyjazny. Cena samolotu jest bardzo zbliżona do ceny. Pan Patal to za darmo. No tak, no ale, no ale mówię o tym, że, że cena, cena jest bardzo zbliżona, także jakiś środek komunikacji, czy nawet jakby jechali Z lotniska Pana odbiera auto sejmowe, jest fajnie. Tak jak większość posłów. No przyjeżdża tak. bus i, i no. zabiera, jakby, jakby zawsze z Krakowa czy, czy, czy z tego Rzeszowa leci, leci spora ilość, ilość posłów, przyjeżdża zabiera nas do, do, roboty. E, do domu poselskiego. Tak. Jest piękny no, tak. napis. Domu do świątyni demokracji. Do pracy. Rodacy. Do pracy, rodacy. Eee, no bo to będzie wesoły tydzień, więc dużo siły. No, dziękuję Można bardzo. Można kogoś pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Dobrze, a jeszcze zapytam o siatkówkę. Jest. No nie śledzi pan wyników ostatnio. Eee, teraz prze. Kurczę, nie kurczę. No, pan. nie. A będzie pan wymagał na koniec, na koniec sezonu koszulki, dla mnie. No. Tak. Ale dobrze, no dam panu oczywiście. Kasia jest największym kibicem. Nie, nie. Kasia będzie wiedzieć, o, bo Kasia ja, kibicuje. Ja troszkę, troszkę nie mam czasu się tym zajmować. Faktycznie w tej chwili śledzę te wyniki yy, w mediach, i, i, ale myślę, że myślę, że ta drużyna... Utrzymanie nie będzie? Mam nadzieję, że tak, no bo to to jest też ten sezon, jakby. Kiniąd tym... się spina? Po tym, tego nie wiem, bo już nie zarządzam tym majątkiem, że tak powiem. Natomiast, natomiast uważam, zresztą raz o tym rozmawialiśmy, że to jest inicjatywa, zresztą tak jak też inne: no, czy, czy żóże, czy, czy piłka ręczna, może się odbuduje piłka nożna, może koszykówka no, Koszykówka to są, by było fajnie. To są te wszystkie dziedziny życia. O, pan Radosz Muda został przewodniczącym Komisji Sportu. Tak. No, za masą upadłościową. To Był te... tu niedawno. To są Boże te, jedyny. To są te wszystkie dziedziny. Kultura. No a to to inny pan taki radny się z plakatu uśmiecha, zarządza. Też nie ma a czym zarządzać. coraz zarządza. więcej tych plakatów się pojawia. No. On zrobi porządek tarnowy. No, o tym, o tym samym mówimy? No, ten, co zrobi porządek. Ten, co zrobi porządek. No, to niech odśnieży. Nie, to jest kompetencji miasta, no. No. A faktycznie nie było śnieżone. Panie, to jest sobota, niedziela tamtego tygodnia. Ale z drugiej strony dla usprawiedliwienia... Ja mam ręca... do kościoła, proszę pana... 300 metrów 15 minut się szło. 15 minut, ale 300 z drugiej metrów przepadło. Ale też trzeba powiedzieć, że te opady były bardzo duże. I też no nie wszyscy sobie z Pan wie, że w zimie pada śnieg? No tak, ale aż tak dużo. Jeden dzień? Co pan nie, powie? Pan... Ja Myśli przykład... pan, że u nas najwięcej na świecie? No myślę, że akurat te opady były takie dość rekordowe, no. Oho. Nie uważa pan tak? Uważam, bo doświadczyłem tego, bo przymoczyłem buty. Hmm. W drodze nie, no, Zdarzają się takie sytuacje. No, wiadomo, że te służby muszą pracować. Ale ma pan alert na telefonie, no to wtedy y, wszystkie no nie, doktor, siły... No to pan, jak jest, nie wiem, 18 piaskarek i, czy, czy pługów, i one wszystkie wyjeżdżają, nie dają rady tego odcinka. To rzecz, dlaczego to mam to, tylko 18? Nie dokupimy nagle w, jedno, w jedną noc pięciu następnych, które jakby zrealizują. No nie, no w pięć minut się tego nie zrobi. Więc wie pan, więc. więc... No myślę, że takie rzeczy się zdarzają, chociaż yy, pewnie, pewnie jest to uciążliwe dla naszych mieszkańców, dla nas wszystkich. No ja też z autem nie wyjechałem. Pan co musiał. A nie, pan, pan nie, nie znaczy to dobrze. Yy, nie musiał pan odśnieżać koło swojej posesji. Czemu nie musiał? Koło mieszkania? No. Koło domu? Koło... no Akurat jest tak, że, że jedna łopata stoi dyżurna i. i są... A, yy... Każdy, jak to, każdy dla, kto wyjdzie, do próbuje, próbuje no. też pomóc innym mieszkańcom. Jest trochę mieszkańców starszych, no, którzy te trudności mają, więc, więc tam nie ma nikt problemów, akurat, żeby chwycić za łopatę i, i trochę poćnieć. Zresztą mi to sprawia akurat wielką przyjemność. No, Sport to zdrowie nie, nie, nie wiem, nie? czy pan kiedyś oćnieżał. Oćnieżałem taką tak? dużą plastikową pomarańczową. I dawał pan radę? Każdy orze, jak może. Ponieważ po pozdrowił wszystkich, to ja standardowo to, to się o kasie. Pan posłupiał od Górniki jak To ja Kasię też pozdrowiam. Mówię? Pewnie. No pozdrawiam, Kasię. Najaktywniejszy, najbardziej zapracowany poseł Ziemi był naszym gościem. No to co, miłego tygodnia i widzimy się następnym Dziękuję. razem. Dziękuję bardzo. Wszystkie Dziękuję dobrego. państwu. Dziękuję bardzo.